Dobry wieczór, Warszawo. Nazywam się Murach Tomasz i chciałem wam powiedzieć o Jezusie Chrystusie, o jedynym Zbawicielu świata, który zapłacił za wszystkie wasze grzechy i wstał z martwych. I tylko możliwe jest zbawienie przez uwierzenie w Niego, przyjęcie Go jako Panem i Zbawicielem do swojego życia. Bo żadna religia i żadne wasze dobre uczynki nie mogą was zbawić. Bo Słowo Boże mówi, Jezus powiedział, że ten, kto się nie narodzi, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Nie narodzi na nowo, z ducha. Urodziłeś się na tej ziemi, w ciele, ale masz martwego ducha. Dlatego przez grzech i tylko możesz pojednorodzić swojego ducha przez uwierzenie w to, co się wykonało na krzyżu i że Jezus stał z martwych i że On jest Panem i że jest jedynym Mesjaszem. I wtedy twój duch powstanie do życia i pojedna się z Bogiem. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi zbawienia. Siedzenie w kościele, w ławce nic nie daje. Nie możesz się przypodobać Bogu temu, że dlatego, że pójdziesz do kościoła i będziesz miał czyste sumienie, że pójdziesz dwa razy do spowiedzi w roku, a później do komunii i że coś tam ci będzie lepiej na duszy, dlatego, że przypodobałeś się swoim rodzicom. Ja tak miałem, ale to nie jest droga do Boga. Nic mi to nie przydało. Imprezowałem w soboty grubo, w piątki, w czwartki, a w niedzielę siedziałem w kościele i nic mi to nie dawało. Chodziłem do spowiedzi, chodziłem do komunii, a później znowu grzech i hulanka. Ale to jest zwiedzenie, to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to prawdziwa relacja z Bogiem. I ty możesz uwierzyć dzisiaj w to Ewangelię, bo tylko przez Ewangelię możesz zostać zbawiony. Nie przez chodzenie do kościołów, nie przez całowanie obrazków i figur. Bóg to nie figurka i nie obrazek. Bóg zszedł jako Jezus Chrystus na ziemię i zapłacił za twoje grzechy i wstał z martwych. I jeśli nie zgodzisz się z tym, co On zrobił, co On powiedział, to pójdziesz do piekła. Mówię jak jest. To jest prawda. Jezus powiedział, ja jestem prawda, droga i życie i nikt nie przechodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Nie przejdziesz do nieba, do Boga przez Buddę, przez Marię, przez Mahometa czy przez innego człowieka, na którym pokładasz swoje nadzieje. Przez partnera życiowego. Jeśli utracisz swojego partnera życiowego, to prawdopodobnie twoje życie ulegnie w gruzach. Ale jeśli pojednasz się z Bogiem przez Jezusa, to będziesz prowadził zwycięskie życie. Gdy urodziła mi się chora córka, nie wiedziałem dlaczego, za jakie grzechy w ogóle, o co chodzi. Dlaczego ja? Wziąłem Biblię do ręki, bo tylko to mi przychodziło do głowy. Zacząłem ją czytać i dowiedziałem się, że ten Jezus wziął wszystkie choroby na krzyż. Wszystkie choroby! I że każda choroba dzisiaj, która jest na ziemi, jest nielegalnie! Możesz zostać dzisiaj uzdrowiony, bo Jezus powiedział, że kładźcie ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni. Każda choroba jest konsekwencją grzechu. Konsekwencją grzechu. To jest dzieło diabła. Bóg chce, żebyś został zbawiony, uzdrowiony, psychicznie oraz fizycznie. Ale nie wykona się to inaczej, jak tylko nie zgodzisz się z tym. Wszystko się wykonało na krzyżu, a druga strona jest teraz pod... Druga część jest po twojej stronie. Ty masz wolną wolę i możesz zgodzić się z Bogiem. To znaczy uwierzyć w Słowo. Prawdziwe. Jeśli chorujesz, podejdź tutaj, będziemy się... Położymy na ciebie ręce, zostaniesz uzdrowiony. Możesz zostać uzdrowiony. Jeśli chcesz podejść. Bóg jest Bogiem życia. A choroba jest symptomem śmierci. Czy też złe myśli są symptomem śmierci. Depresyjne myśli, które masz z rana, są symptomem śmierci. I robisz święto diabłu wtedy. Nie rób święta diabłu. Oddaj życie Jezusowi dzisiaj. Weź odpowiedzialność za swoje życie. Nie oddawaj odpowiedzialności instytucjom religijnym i całemu temu społeczeństwu. Wybierz dzisiaj Jezusa jako króla swojego życia. A staniesz się nowym stworzeniem, a po śmierci pójdziesz do nieba! Amen!